Stąd po lesie, trochę stąd, że razem z moim mężem mamy tam dom. Jeździmy tam często. Zaczęliśmy od tego, że zajmowaliśmy się cmentarzami. Były tam dużo zaniedbanych cmentarzy prawosławnych. Stąd nasze zainteresowanie, dlaczego one są takie zaniedbane. No bo mieszkańcy zostali wysiedleni w większości. A zajmujemy się też muzyką tradycyjną Lubelszczyzny, lubelskiego, nie tylko Lubelszczyzny. Ten region, nic tam nie było. Było kilka nagrań, kilka zespołów, zespołów z Uchruska, zespołu z Wyryk i z Dołchobród. A tak to nie było nic. I tak samo było z muzycznymi nagraniami. I szukając, jako że interesujemy się tym, zaczęliśmy tam kolędować. Trafiliśmy do archiwum etnolingwistycznego, stamtąd wzięliśmy trochę nagrań, zaczęliśmy też jeździć i na początku było bardzo trudne, ponieważ gdzie nie pojechaliśmy, to mówili nam, że trzeba było przyjechać 20 lat temu, mama ma już Alzheimera i to było takie bardzo trudne początki, bo gdzie nie pojechaliśmy, to tak jakby było to, że to już za późno, już nic się nie da. No więc wróciliśmy do archiwum, zaczęliśmy śpiewać to, co znaleźliśmy w tym archiwum i z tym, co już znaleźliśmy tam, wróciliśmy znowu. I okazało się, że teraz, mając coś, komuś się coś przypomina. Aha, ta melodia była u nas, to się śpiewało, a moja mama ma zeszyt i tak się to zaczęło. W początku właśnie miałem z tym kłopot, bo tradycja kojarzyła mi się z czymś takim, co jest znane i kultywowane i odtwarzane, żeby po prostu zachować tego jakieś tam historię, ale ta retradycja od początku wiedziałem, że chciałbym coś dodać takiego, co jest przede wszystkim po części moje. Po drugie, eksploracja tego Polesia też była dla mnie czymś takim nowym, bo wychowywałem się tutaj w lubelskim, można powiedzieć, klimacie folklorystycznym, gdyż pierwsze zetknięcie z muzyką ludową to właśnie była muzyka regionu lubelskiego, ale ta retradycja jest czymś moim zdaniem nowym, no bo jest to fuzja czegoś, co znamy, czegoś, co ma swoją historię z historią nas samych. Thank you.
melodyjność i rytmika, która na pozór prosta, ale jednak jakaś taka z pewnego rodzaju z nieprzewidywalnymi powtórzeniami. Melodyjność, która ma w sobie jakiś taki charakter, może wynika to z tego, że ten region, który łączy w sobie trzy kultury różne, przenikające się nawzajem w harmonię i przez lata naleciałości, no, region też, który historycznie bardzo dużo dostał złego też, można powiedzieć, ale mimo wszystko na pewnym poziomie jakby kultywacji kultury muzyki i muzykowania to się przenikało nawzajem, więc nieważne, czy byłeś z Białorusi, z Ukrainy, czy z Polski. Po prostu liczyła się muzyka i muzykowanie. No i wydaje mi się, że to jest naprawdę niesamowite, że takie trzy kultury mogą się łączyć. Muzykę regionu Polesia Zachodniego charakteryzuje różnorodność. Są tutaj wpływy polskie, białoruskie, ukraińskie i żydowskie. Więc jest to przekrój bardzo różnych stylistyk, ale to wszystko jest wymieszane i tworzy taką sentymentalno-archaiczną mieszankę, która nam się bardzo podoba. Nam, czyli Poleskiemu Składowi Smyczkowemu. Myślę, że tworzy się nowa jakość. Myślę, że nawzajem te narodowości na siebie wpływały w życiu codziennym i w muzyce. Bardzo słychać wpływy muzyki żydowskiej w polkach, które się na przykład nazywają U Kowala Wesele. I potem słychać ten rodowód żydowski, że ten kowal prawdopodobnie właśnie był Żydem, a może był Polakiem, który się zainspirował żydowską muzyką. Jest też dużo ukraińskości w tej muzyce. Ona nas bardzo pociąga. Ona jest może taka najbardziej archaiczna warstwa, bo tu jednak żyli Rusini. Tak jak rodowód mojej rodziny sięgający wstecz to są Rusini. Byliśmy Rusinami, teraz jesteśmy Polakami. Ale właśnie te najstarsze, najbardziej archaiczne melodie to są rusińskie z ukraińskim rodowodem. Thank you.
urodziłem się w Bułgarii i gdzieś tam pierwsze zetknięcia, pamiętam, jeszcze byłem na tyle mały, ale ta muzyka ludowa akurat w Bułgarii jest bardzo mocno rozwinięta. Ale na pewnym etapie nie zwraca się uwagi, no tutaj będąc już od pierwszej klasy szkoły podstawowej, zaraz później miałem ten kontakt z zespołem pieśni i tańca ziemi lubelskiej w Kaniorowej, no to jako młody chłopak grający na bębenku, podgrywający troszkę na kontrabasie, w klasie klasycznej na fortepianie, jeszcze w czasach techno lat 90., więc ta taka fuzja, na pewno tej fuzji ten wpływ muzyki ludowej jest ogromny. Do tej pory wydaje mi się, że gdzieś tam ta synergia tych różnych stylistyk i tej muzyki ludowej ma wpływ na co to tworzę, nawet chociażby w muzyce filmowej, ale nawet w nowych projektach, które teraz przygotowuję.
powtarzające się motywy w pieśniach Polesia Lubelskiego są właściwie takie same jak w innych regionach. Takim bardzo rozbudowanym tematem powtarzającym się jest miłość. Jest to miłość zarówno w pieśniach zalotnych, miłosnych, takich bardziej epickich, jak i w przyśpiewkach, które też są bardzo piękne w tym regionie, na bardzo ciekawe melodie, również melodie, które można ograć na skrzypcach, a także w pieśniach, które są wyjątkowe dla tego regionu, pieśniach zalotnych, pieśniach związanych z wiosną, czyli tak zwanych wołodarkach, włodarkach i swańkach. To jest bardzo ciekawe, ponieważ tego nie ma w innych regionach lubelskiego, jest to związane z obrzędowością wschodnią i z kulturą wschodnią, natomiast przetrwało w tym regionie w języku polskim i w lokalnej gwarze ukraińskiej. No i są to pieśni, które służą zalotom, śpiewane tuż jak skończy się zima. Wcześniej nie można było śpiewać na dworze, natomiast wychodzi się, żeby zaśpiewać po raz pierwszy głosem głośno na dworze. I robili to zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Wydaje mi się, że w muzyce ludowej jest coś, co jest w jazzie, jest w tej improwizacji, jest ten taki naturalny kanał połączeń między ekspresją tej chwili, tej ułamku sekundy, która przychodzi nam z głowy, wchodzi do palców i w tym momencie na przykład uderzamy w dźwięk czy ciągniemy smyczek, czego po prostu w szkole, oprócz tego wszystkiego, gdzie możemy się nauczyć całej harmonii, zasad, całej jakby teorii muzyki, to jest coś, czego się nie da nauczyć. Albo to się ma, albo się tego nie ma. I wydaje mi się, że to jest clue tej muzyki ludowej. Żaden klasyczny muzyk po konserwatoriach nie będzie w stanie zagrać naprawdę czasami tak wirtuozerskich partii. To jest po prostu magia. Ale dla mnie zawsze to jest nauka też, bo oprócz muzyki polskiej często studiowałem muzykę bułgarską, na nieparzyste podziały rytmiczne. I to była dla mnie swojego rodzaju druga szkoła muzyczna, w której mogę rozwinąć się i nauczyć się tego, czego w szkole nigdy nie mogłem się nauczyć.
To, co mnie interesuje, można powiedzieć, że to jest tworzenie współcześnie muzyki tradycyjnej, ale to, co mnie interesuje i to, jak my robimy to w naszym zespole, to jest jakby szukanie tym, co jest w strukturach, które już są, wolności. Wolności nie zmieniając nic, ale żeby znaleźć tą wolność w tej strukturze i przepuścić ją przez siebie. I to jest dla nas, dla mnie osobiście najbardziej interesujące. Żeby nie tracąc tego, jak to było, nie tracąc ani tej ornamentyki, ani tempa, ani dynamiki, znaleźć w tym siebie i znaleźć w tym wolność. Bardzo inspirujące jest przede wszystkim spotkanie ze śpiewaczkami. One są nośnikiem takich najstarszych melodii. Tutaj Polesie.pl, skład trzech dziewczyn, Julita Charytoniuk, Ewa Grochowska i Agnieszka Szokaluk, wykonały bardzo dużą pracę w dotarciu do takich najstarszych melodii. I to jest dla nas interesujące, to są melodie rusińskie. My się staramy je zinterpretować. I myślę, że to jest reinterpretacja. Już sam dobór repertuaru jest reinterpretacją. Odrzucenie pewnych takich właśnie nowszych rzeczy, a staramy się przybliżyć te starsze rzeczy, więc już to jest reinterpretacją. Bo w latach 60. tam na wsi była inna moda, tak? A my się staramy sięgnąć jeszcze głębiej. Ale myślę, że duch tej muzyki, taneczność, taka pasja weselna, która jest do zabawy, jest jak najbardziej tradycyjna. Polskim składem skrzypcowym nawiązaliśmy współpracę już wcześniej, ponieważ zgadzamy się w pewnych poszukiwaniach. Do takich wspólnych projektów zaprosił nas Krzysztof Gorczyca z Towarzystwa dla Natury Człowieka, który pierwszy poszedł do archiwów, zaczął szukać. Namówił pana Broszka, Edmund Broszek to jest 96-letni skrzypek z Włodawy, żeby z tymi młodszymi muzykami razem grać. I z tego się narodził polski skład skrzypcowy. Natomiast my zaczęłyśmy śpiewać z innej strony, wychodząc od śpiewaczki Marii Kałużnej. Także my już nawiązaliśmy współpracę wcześniej, przygotowaliśmy też płytę, którą mamy nagraną. Natomiast praca wyglądała tak, że śpiewałyśmy. Polski skład skrzypcowy i Atanas przygotowywali do tego aranżację. Rozciągaliśmy tempo, zmienialiśmy, trochę tutaj z dynamiką pracowaliśmy, dodaniem innych rzeczy. Natomiast wydaje mi się, że warstwy najważniejsze są zachowane.
repertuar jest dość zróżnicowany. Przede wszystkim cała idea, która od Karoliny Waszczyk wypłynęła, jest niesamowita, bo też ten region jest tak bogaty muzycznie. I propozycja, żeby właśnie połączyć Poleski Skład Smyczkowy oraz grupę śpiewaczek polesie.pl. Spotkaliśmy się u mnie w studio, słuchaliśmy propozycji różnych zapisanych, zasłyszanych melodii. Wybrałem 4, które uznałem naprawdę za niesamowite i wydaje mi się, że jest to niesamowity potencjał, żeby go rozwinąć nawet na potrzeby jakichś nagrań czy pomysłów do dalszej jakby produkcji. Wspólnie wybraliśmy te utwory, jeżeli chodzi o te instrumentalne kompozycje. Jest to trochę tak dużo fragmentów tekstów. Na początku nawet się pytałem, dlaczego nie mogę ich zrozumieć po prostu, czy po jakim naszym języku. Okazuje się, że jest to gwara ukraińska lub jakaś taka stara gwara staropolska, która się zachowała i niesamowicie rezonuje to. W szczególności jak wzbogaci to harmonią taką współczesną, taką powiedzmy nawet i piosenkową, albo na przykład ornamentacją smyczkową, która jest nie do końca z muzyki ludowej, a z muzyki współczesnej. Więc te wszystkie połączenia plus improwizacja Jagody, które też są niesamowite, daje jak taką ciekawą symbiozę i synergię i wydaje mi się, że to jest to nowa jakość. Na pewno jedną z ciekawych kompozycji jest Oj babulu nasza lub Napijmy się rodem, stare pieśni. Niesamowite i nie mogę się doczekać, aż dzisiaj zagramy, jak odbierze to publiczność i jak tam to premierowe wykonanie wyjdzie. Bo nie mówię, to nie jest łatwa materia. To nie jest klasyczny świat, gdzie rozpisujemy partyturę, czy jak muzyka do filmów, że okej, okay, spotykamy się, gramy. Tu jest jednak ta żywa materia, z którą się mierzymy, po prostu materia żywego folkloru w połączeniu właśnie z tą materią, którą ja mam na co dzień. Więc wymagało to dużo więcej pracy niż przy projektach, w których biorę normalnie udział. Więc nie mogę się doczekać do koncertu. Przygotowaliśmy na tegoroczny koncert Retradycji repertuar taneczny i śpiewaczy. Będą pieśni, które myślę, że będą bardzo nastrojowe. Będą opowiadały o miłości, o przyrodzie, o kontakcie człowieka z przyrodą. A my, Poleski Skład Smyczkowy Instrumentaliści, przygotowaliśmy taki repertuar, który powinien Państwa porwać do tańca. Nasza praca nad tym repertuarem zaczęła się 2 lata temu od przyjacielskich wypraw do pana Edmunda Broszka, skrzypka z Włodawy. Skrzyknęliśmy się i zaczęliśmy jeździć i ćwiczyć ten repertuar. Potem zaczęliśmy szukać w archiwach. Potem spotkaliśmy się ze śpiewaczkami, które swoją pracę wykonywały i tak jakby połączyliśmy z siły. A na koniec spotkaliśmy się z Atanasem Wałkowem i Jagodą, jego żoną. I próbujemy coś dla Państwa stworzyć nowego, zrobić taki koktajl. Przygotowaliśmy kilka pieśni i też te, o których mówiłam, czyli duża część są to pieśni związane z miłością. Zalotne, miłosne, przyśpiewki. Pieśń weselną, którą się śpiewało dawniej, była to pieśń zastolna, czyli śpiewało się przy uczcie weselnej, ale także przygotowaliśmy na przykład pieśń pasterską, którą można śpiewać było i pasąc krowy, i będąc na polu, ale także w czasie żniw. W czasie uczty weselnej miała dużo różnych funkcji i przygotowaliśmy też fańkę, czyli pieśń wiosenną, zalotną z Wyryk. Thank you.
Mrożek pokazał nam różnorodność tej muzyki. On był takim skrzypkiem, który zaczynał w czasie wojny. Wtedy słyszał te wszystkie kapele jeszcze. Może nawet po wojnie zaczynał. On w czasie wojny już był zupełnie dorosłym, młodym mężczyzną. Natomiast na jego repertuar, ten najstarszy, nałożyły się następne warstwy. To, czego słuchał w radio, inspiracje z miasta, to, co się stawało modne na przestrzeni lat 50. i 60. Trochę ulegał zapomnieniu ten stary repertuar, był wypierany przez takie hity dancingowe. A my trochę staraliśmy się, bo my mamy taką pasję archeologiczną trochę, do takiego szukania jak najstarszych warstw muzycznych. To nas najbardziej interesuje, więc staraliśmy się od pana Edmunda Broszka wyciągnąć najstarsze melodie.
kochani, drodzy Państwo. I tym pięknym utworem kończymy dla Państwa tą przygodę z poleskim światem muzyki. Podstawowym celem muzyki jest przekazywać emocje i dawać ludziom radość. Radość w połączeniu z płaczem lub przeżywanie, dawać te ciarki. To są te emocje, kiedy gramy na scenie i czujemy ten flow między sobą. Kiedy gramy na próbach, przygotowujemy się, przychodzi ten moment, gdzie wychodzimy na scenę i nie wiemy, co się wydarzy, ale ten kontakt z publicznością i to jest chyba coś takiego, co ma ten ostateczny cel. Ten cel mógłby trwać bez końca i rozwijać się. To poproście nas, żebyśmy już skończyli, zeszli ze sceny.